Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XD Mość. Ja w dzisiejszym odcinku o zagrożonych głosach Polonii w najbliższych wyborach. Jeśli głosy setek tysięcy Polaków oddane za granicą nie zostaną policzone w ciągu doby, głosowanie tam uznaje się za niebyłe. Tak. Pomińmy wszystkie gierki polityczne, ale taki przepis jest idiotyczny, no bo zawsze jest jakaś złośliwość rzeczy martwych i głosy tych Polaków mogą zostać zmarnowane. PiS zmienił kodeks wyborczy i ignoruje ostrzeżenia, że przy jednoczesnym utrudnieniu procesu liczenia może w ten sposób odebrać Polonii głos. Były szef PKW mówi, że to karanie Polonii za to, że w coraz większym stopniu głosuje na opozycję. Jacek Tacik. Trzeba po pierwsze zdecydować się, żeby iść. Szanowni Państwo, iść na wybory. To apel do mieszkańców Uniejowa i innych miejscowości, ale tylko w Polsce, co podkreśla opozycja. Partia rządząca wie, że za granicą nie wygrywa, więc zrobi wszystko, żeby głosy za granicą wygumkować. Tu chodzi o głos Polonii, która po zmianie kodeksu wyborczego przez PiS alarmuje. To nie jest wystarczająco dużo czasu. Że nie uda się policzyć wszystkich oddanych głosów w zaledwie 24 godziny, a tylko tyle. Będą miały komisje poza granicami naszego kraju. Jeśli nie zdążymy przeliczyć głosów, po prostu przepadną wszystkie głosy w danej komisji. To druga tura wyborów prezydenckich. Zagłosowało wtedy prawie 420 tysięcy Polaków poza Polską. Andrzej Duda zdobył 1/4 głosów, resztę Rafał Trzaskowski. No i głosy Polonii w wyborach prezydenckich mają sens, no bo oddziałują do ogólnej liczby, ale w wyborach parlamentarnych jest inaczej, do czego zaraz przejdę. Wybory parlamentarne wydają się jeszcze ważniejsze. No moim zdaniem właśnie nie. Bo głosy Polonii dodawane są do głosów oddanych w okręgu warszawskim, z którego wybiera się aż 20 posłów. W 2019 roku PiS zdobyło niewiele ponad 78 tysięcy głosów Polonii. Koalicja Obywatelska o ponad 40 tysięcy więcej. Załóżmy, że mamy 2019 rok i wybory do Sejmu, ale zagranica zagłosowała tak jak w drugiej turze wyborów prezydenckich, czyli dodajemy te głosy. Będzie to czysto abstrakcyjna sytuacja, no bo Lewica, Konfederacja i PSL będą miały dalej tyle samo głosów, ale z drugiej tury dodajemy 185 tysięcy do wyniku Platformy Obywatelskiej i prawie 30 tysięcy do wyniku PiSu. To 200 tysięcy głosów Platformie Obywatelskiej dało prawie 6 punktów procentowych, co jest wysokim wynikiem, ale zobaczmy, jak to tak naprawdę przekłada się na mandaty. Metoda Donta polega na tym, że wynik wyborczy dzielimy przez ilość mandatów w danym okręgu. Zagranica głosuje w Warszawie jest 20 mandatów do podziału i wynik wyborczy dzielimy przez kolejno 1, 2, 3, 4, 5 i tutaj macie wszystkie wyniki. Ja zakończyłem na 11, no bo więcej nie było po co dzielić. I tak, pierwszy mandat ląduje największym 48%, czyli do Platformy, drugi do PiSu, później kolejny wynik to nie Lewica, tylko znowu Platforma, czwarty to znowu Platforma, później piąty ląduje dopiero do Lewicy i tak dalej, 21 mandat, czyli pierwszy mandat niebiorący, byłby dla PSL-u. I uwaga, ten zastrzyk prawie 200 tysięcy głosów dla Platformy Obywatelskiej dałby im tylko 2 dodatkowe mandaty, co w skali 460 mandatów, 460 posłów jest tak naprawdę niczym. Więc czy głosy Polonii są tak ważne w wyborach parlamentarnych? No nie, no bo decydują tylko o podziale 20 mandatów w okręgu Warszawa. Polonia przestała darzyć sympatią rządzącą władzę i trochę przerzuciła głosy na opozycję. No w związku z tym w jakimś sensie musiała zostać ukarana. Sprawnie możemy to przeprowadzić. Myślę, że spokojnie 24 godziny. Zresztą w ostatnich wyborach było tak, że większość zdecydowana komisji się w tym krótszym terminie wyrabiała. Tylko w ostatnich wyborach głosy liczyły podgrupy w komisjach. Teraz cała komisja musi liczyć głosy i to jest ta różnica. I dzisiaj jeszcze trwają analizy razem z konsulami. Do wyborów pozostały zaledwie 2 miesiące, a z analiz
niewiele na razie wynika. Stąd senacki opozycyjny projekt ustawy wydłużającej czas liczenia głosów w komisjach poza Polską z 24 do 48 godzin. Czy to ma być 24 godziny czy dłużej? To jest decyzja polityczna. Projekt ustawy trafił do sejmowej zamrażarki. PiS, nowelizując kodeks wyborczy, decyzję już de facto podjęło. Po to Polacy wybierają swoich reprezentantów, żeby oni przyjmowali, uchylali lub nowelizowali ustawy. Z wyborów na wybory głosuje coraz więcej ludzi. Czy głosują na PiS, czy na Platformę, czy na Konfederację, czy na PSL, w MSZ nas to nie interesuje. Zdaniem opozycji interesuje to Jarosława Kaczyńskiego. Polska rodzina będzie bogatsza od angielskiej rodziny. Stąd pomysł na zmniejszenie frekwencji wyborczej za granicą. I to są prawdziwe postulaty wyborcze, że polska rodzina będzie bogatsza od angielskiej rodziny. Już niedługo kolejny postulat: Polska będzie od morza do morza. Tu ukończył 60 lat, będzie mógł brać udział w wyborach korespondencyjnie, a za granicą już nie. To czym się różni 60-latek w Polsce od 80-latka za granicą? Preferencjami wyborczymi odpowiada na zadane przez siebie pytanie opozycja. Jacek Tacik, Fakty. Kończąc temat głosowania Polonii, jakie jest wasze zdanie? Czy Polonia powinna móc głosować w wyborach? No bo de facto w tym kraju nie mieszkają, a decydują o ich losach. Napiszcie w komentarzu. Tak kończyła się dziś każda próba zadania pytania politykowi, który rządzi od 8 lat i który chce, by to jego partię Polacy wybrali na trzecią kadencję. Prezes PiSu o referendum nie chciał dziś mówić. Opozycja nazywa je wyborczą manipulacją. To jest referendum strachu przed utratą władzy przez Jarosława Kaczyńskiego. Opozycja jest przerażona ideą oddania głosu Polakom. A posłowie PiSu w Sejmie próbowali dziś przekonywać, że w proponowanych przez PiS pytaniach, czy jesteś, na przykład o utrzymanie wieku emerytalnego, czy wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw, chodzi PiSowi o coś więcej niż po prostu o rozgrzanie politycznych emocji i wykorzystanie referendum do zdobycia kilku procent więcej w wyborach. To są tematy, które można by było normalnie dyskutować w kampanii. Po co wam referendum, gdzie wykorzystujecie pieniądze poza limitem kampanii? Panie redaktor, dlaczego spoglądamy, że to jest kwestia wykorzystania pieniędzy? To jest kwestia odwołania się. Nie, nie robimy tego. To jest kwestia odwołania się do głosu wyborców. Jeżeli wyborcy zadecydowaliby, że tak, chcemy rozebrać ten mur, to ten mur zostałby rozebrany? Przecież to jest idiotyczna decyzja. A tak czwarte i ostatnie pytanie PiSu prezentował dziś rano w spocie, a później już podczas specjalnego oświadczenia na granicy minister Mariusz Błaszczak. Dotyczy właśnie bariery, która za mną stoi. Widać tą barierę za moimi plecami. Pytanie brzmi w ten sposób: czy jesteście państwo za likwidacją bariery na granicy polsko-białoruskiej? Ponieważ przez pod Błaszczaka przedostaje się do Polski codziennie rekordowo dużo migrantów, właściwe pytanie powinno brzmieć: czy jesteś za budową prawdziwej bariery na granicy z Białorusią? To komentarz lidera Platformy, na który tak odpowiedział Mariusz Błaszczak. Bariera działa, panie Tusk. Od strony białoruskiej zatrzymuje tłumy nielegalnych imigrantów, a od polskiej wyprawy posłów PO z pizzą i torbami reklamowymi. To... Może ktoś nie pamięta, co pan Sterczewski robił na granicy? No to przypominamy. Wczoraj do migrantów z chlebem i lekami próbował się przedrzeć Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Udało mu się ominąć kilku strażników granicznych, ale ostatecznie go zatrzymali. Z karabinami maszynowymi przeciwko posłowi w trampkach z siatką, z jedzeniem i lekami dla głodnych i chorych. To jest po prostu skandal i ośmieszanie państwa polskiego. Poseł dziś pokazuje siniaki. To jest naruszenie nietykalności cielesnej posła. I mierzy się z dość powszechną krytyką swojego rajdu. Poseł na Sejm RP. Są pytania, które uwłaczają inteligencji wyborców. I powtarzam, nie tylko opozycja, również i Prawa i Sprawiedliwości. Ocenia były szef Państwowej Komisji Wyborczej i dlatego on w wyborach udział weźmie, ale w referendum już nie. Pytania są tak porażające, jest taki ich poziom, że wstydziłbym się po prostu głosować w ramach tego referendum. Pierwszy w historii, żeby walczyć o utrzymanie władzy tu w Sejmie, partia rządząca w kampanii wyborczej sięga po referendum. Wszystkie cztery pytania prezentowali politycy PiSu, przy okazji atakując opozycję i udzielając odpowiedzi. Pytanie, czy PiSowi w ogóle chodzi tu o poznanie opinii i odpowiedzi wyborców? TVN tłucze we wszystkich swoich programach, że to referendum jest stworzone po to, żeby móc zrobić do tego kampanię i zbić na tym kapitał polityczny. A tutaj przychodzi pani i pyta, w
tym referendum to chyba PiS-owi nie chodzi o to, żeby zapytać się ludzi. Problemami, które już dawno zostały rozstrzygnięte. Na dziś politycy Platformy nie chcą sugerować wyborcom, jak mają zachować się w sprawie referendum. To jest w tej całej polityce w ogóle najlepsze, że to polityk musi powiedzieć swojemu wyborcy, co tak naprawdę w tej sprawie powinien myśleć. Będziemy apelować o udział w wyborach. Posłowie w Sejmie w tym tygodniu będą debatować, a potem zdecydują o referendum. Arleta Zalewska, Fakty. I to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.